Vlogmas numer 5 i zaczniemy nietypowo od otworzenia kalendarzy adwentowych. Zawsze robię to na końcu filmiku, ale dzisiaj postanowiłam, że zrobimy to na początku, także bez zbędnego gadania zaczynamy od kalendarza jak zwykle z herbatami. Luka numer 5 i czuję w ogóle się jakby to był wieczór już, bo jest mega ciemno na dworze, a taki późny wieczór i koniec filmiku, a to dopiero początek, zaczynamy tego vloga, zaraz powiem wam dlaczego. Przejdźmy do herbaty. Jest to organiczna herbata z cynamonem, z gingerem, czyli z imbirem, z garcinią, z hibiskusem i z cytryną. Teraz się przyda. Pachnie mi ziołami, ale też i cytryną, także świetnie pachnie. Zostawiam sobie te dwie herbaty z wczoraj i z dzisiaj na później, bo jeszcze herbaty z luki czwartej nie wypiłam, dlatego zostawiam sobie je na później. Przechodzimy od razu do kalendarza Kinder i szukamy luki numer 5. Czwóreczka już była otwarta, a gdzie jest piątka? Tutaj na samej górze jest piątka, także ją otwieramy. I co my tu mamy? Tak! Moje ulubione Kinder Country! Uwielbiam, słuchajcie, Kinder Country to jest mój ulubiony batonik z Kinder. Tak on się prezentuje, zobaczcie. I teraz jako ostatni kalendarz oczywiście otworzymy ten z Makeup Revolution, piąteczka. Gdzie mamy piąteczkę? Tutaj. I znowu długi produkt, także myślę, że to będzie jakaś kredka lub błyszczyk. Już widzę, że to będzie chyba błyszczyk. Ale nie, to nie jest jednak błyszczyk. Ciekawa jestem, co to jest. Eye primer, czyli taki jakby primer pod cienie do powiek. Wow, ja myślałam, że to jakaś szminka albo korektor. A tu mamy właśnie ten eye primer. Zobaczcie, jak on wygląda. Wszystkie te kosmetyki są dość jasne w tym kalendarzu i tym bardziej ten eye primer. Zobaczę sobie, jak na ręce wygląda. Też ma taką fajną, cudowną, lekką konsystencję. Zauważyłam, że wszystkie kosmetyki miały fajną konsystencję. No i mamy z wczoraj puder i dzisiaj właśnie ten eye primer. Może to będę używać jako korektora, bo jest dość jasny, także zobaczymy. White outside, and the night is cold. Everyone's lighting candles in their home. Hej, witajcie ponownie. Właśnie wróciłam od lekarza. Muszę wam powiedzieć, że dzisiaj przez cały dzień źle się czułam. Bolał mnie brzuch i wymiotowałam i miałam takie zawirowania, że nie wiem, czy po prostu się wczoraj tym jedzeniem przytrułam, czy ktoś mnie po prostu zaraził, bo dowiedziałam się, że jest to wirusówka, także muszę ten dzień przesiedzieć w domu najlepiej, jutro tak samo. Biorę się za rozpakowywanie rzeczy i za chwilę muszę, zjem oczywiście, i za chwilę będę biegła do Żabki, po pisaki i po lukier, bo będę ozdabiała ciastka dzisiaj. Tak postanowiłam, że pierniczki sobie przyozdobię i włożę do pudełka i będą ładnie jakby nim leżały. Dzisiaj akurat nie ma za bardzo co filmować, że tak powiem, dlatego postanowiłam, że zrobimy dzisiaj coś świątecznego i sobie przyozdobimy pierniczki. Jeszcze mam dużo sprzątania w mieszkaniu po przeprowadzce, także... Także w sumie dobrze, że jestem w domu, bo będę miała czas na uporządkowanie tego wszystkiego. Zresztą jeszcze nie wiem, jak będę się czuła oczywiście. Ja, że jeżeli na to pozwoli zdrowie, to dalej muszę działać. Także bierzemy się do roboty. Zobaczcie, już na Mikołajki na jutro dotarł do mnie mały elfik z prezentem, więc bierzemy się za jego odpakowywanie. Zobaczmy, co kryje się w naszej paczuszce. Otworzymy ją. Zobaczymy, co ten mały elfik przyniósł. Jakaś koperta? What? Życzymy wesołych Mikołajek. Jaśminowy butik. Co my tu mamy? Jakąś bluzkę, jakiś t-shirt. Ale jaki? 3, 2, 1. Zobaczcie! A, Big Elf! Jakie czadowe! Wow! Jest
Mikołajki, a jestem dużym elfem, musimy to przymierzyć, za chwilę do was wracam. Tadam! Jestem dużym elfem! Jak to cudnie wygląda, zobaczcie. Laj, 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 laj. Jestem dużym elfem. Ha, super, jest czadowa, zobaczcie tylko. Ha. Mega fajna, bardzo mi się podoba. Dobra, biorę się za jedzenie, bo jestem mega głodna. Making our Christmas memories. Właśnie sobie uświadomiłam, że muszę kupić sobie dłuższą zapalniczkę z takim długim frontem, że tak powiem, żebym mogła normalnie zapalać kuchenkę gazową. Na razie mam kuchenkę gazową. Muszę tą zakupić zapalarkę, dlatego że zapalniczkę, dlatego że zawsze po prostu jak zapalam sobie zwykłą zapalniczką, to się parzę w palce, więc to nie jest dość dobry pomysł, żeby tak to rozgrywać cały czas, więc za chwilę jak pójdę do Biedronki, to może tam będą jakieś. No to jest rzeczywiście bardzo, ale to bardzo pomocne. It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. Zobaczcie, teraz mogę się pochwalić tym, tą bluzką z Big Elf. Ona jest długa i się cieszę, bo bałam się, że zamówiłam sobie w rozmiarze nie tym, co powinnam, ale okazało się, że jest taka długa, fajnie się układa, także jestem dzisiaj Big Elfem. Muszę wam powiedzieć, że wczoraj jak byliśmy z Marcinem w perfumerii w Douglasie, popsikałam się perfumami Dior High Energy męskimi i wyobraźcie sobie, że do dzisiaj jeszcze pachną. Dość dużo czasu minęło, a one po prostu, ten rękaw mi tak pachnie, że wiele razy złapałam się na tym w sklepie będąc, że po prostu ja go czułam. Także jest no naprawdę świetny, dla mnie to jest idealny zapach, także jeżeli szukacie idealnego zapachu na święta dla męskiej części rodziny, to polecam wam zdecydowanie perfumy Dior High Energy, bo naprawdę, jak widać na załączonym obrazku, one bardzo, ale to bardzo długo pachną i myślę, że to jest jakby najważniejsza rzecz w perfumach, żeby długo pachniały, żeby długo się utrzymały na skórze. Ach, cudowny zapach. Zobaczcie, co darowałam w Biedronce za całe 10,99. Piękna gwiazda betlejemska. Zobaczcie, zobaczcie, no za całe 10,99 to chyba jest najtańsza gwiazda betlejemska, jaką miałam, jaką w ogóle dostałam. Jak ją zobaczyłam, dorwałam się do niej i aż musiałam spojrzeć na paragon, no bo 10,99 za gwiazdę w takiej doniczce, to jest bardzo, bardzo, bardzo tanio. Na razie sobie postawię tutaj ją koło telewizora, ale za chwilę się nią zajmę. A ponadto, słuchajcie, kupiłam też w Biedronce, już wam pokazuję, oto taki bieżnik i on wyląduje
tutaj na parapecie, także będzie bardziej świąteczny. Zastanawiałam się nad czerwonym, ale lepiej podpasował mi szary, bo będzie pasował do wszystkiego, do całego wystroju mieszkania. Także ten kupiłam. No i hit, słuchajcie, hit, hitów. Karmelowy popcorn za 2,99 też w Biedronce, także jeżeli kochacie karmelowy popcorn tak jak ja, to lećcie do Biedry, bo akurat jest za całe 2,99, czyli 3 złote. Niestety nie było ani pisaków do ciastek, ani żadnych do przyozdobienia rzeczy, także niestety dzisiaj nie będziemy przyozdabiać pierniczków, ale kupiłam cukier puder, mam cytrynę, także zrobimy lukier i postawimy po prostu podstawę tego domku, a dekoracje do niego kupimy po prostu później, czyli na przykład jutro, chociaż nie, jutro nie mogę wychodzić z domu, pojutrze, w sobotę, jak będę się dobrze czuła, i zgarniemy wszystkie dekoracje do ciastek i będziemy je udekorowywać, już się nie mogę doczekać. Super, że kupiłam tą, dorwałam gwiazdę betlejemską i cieszę się strasznie, bo słuchajcie, w niedzielę, o zobaczcie jakich rumieńców dostałam, nawet nie wiedziałam, dzisiaj jestem totalnie bez make-upu. Cieszę się bardzo, bo w niedzielę idę na szkolenie do hotelu 66, które, uwaga, uwaga, będzie prowadziła mama Andziax razem z coachem, także już się nie mogę doczekać, oczywiście zabiorę was ze sobą, ile da mi się nagrać, to wam pokażę. Oczywiście, jeżeli będzie można nagrywać na tym szkoleniu, ale już się nie mogę doczekać. Potem odbędzie się, tak jak mówiłam, w hotelu 66, który zresztą należy do rodziców Angeliki. Także już się nie mogę doczekać i jestem mega podekscytowana. Szkolenie będzie trwało cały dzień chyba. Z tego co pamiętam, jeżeli się mylę, to po prostu poprawię się i wam powiem. Boże, nie dość, że wirusówka, to jeszcze... Coś mnie znowu bierze, o Boże. Otworzyłam karmelowy popcorn, chyba z 2 lata go nie jadłam. Nigdzie nie mogłam go dostać, jedynie w Carrefourze w Arkadii za 5 zł, a tutaj w Biedronce za 3 zł. Hit, hitów. Naprawdę, jeżeli jeszcze nie jedliście karmelowego popcornu, to bardzo, ale to bardzo serdecznie was zachęcam do spróbowania. Oczywiście moja ukochana aktorka Marta Żmuda-Trzebiatowska też uwielbia karmelowy popcorn, więc pamiętam jak 2 lata temu specjalnie jechałam do Carrefoura po 2 opakowania popcornu, jeszcze nie wiedziałam, że w Biedrze będą. Pewnie niedawno się pojawiły, dlatego nie mogłam ich wcześniej znaleźć. Wracając do tematu, pamiętam jak jej kupiłam ten karmelowy popcorn i zawiozłam pod Tatr Kwadrat. Akurat złapałam jej męża po spektaklu i dałam prezent dla Marty i dla niego. I jeszcze dodałam do prezentu jakieś tam zabawki dla ich synka, dla Bruna. Także pamiętam, że dla całej trójki kupiłam po prostu prezenty i byłam z tego mega, mega, mega dumna. No, także fajnie to wspominam i chętnie bym się odwróciła do tego dnia. Kochani, jest dość późno już, a miałam robić, sklejać domek, ale niestety znowu źle się poczułam i siedzę od dobrych 2 godzin i odpoczywam, bo naprawdę nie jestem w stanie nic zrobić, dlatego sprzątanie i przyozdabianie domku odkładam sobie na jutro, a z wami chciałabym się już pożegnać. Dziękuję, że byliście razem ze mną w tym vlogu i przepraszam, że jest taki domowy i no, nie jest taki super jak zawsze, ale mam nadzieję, że zrozumiecie. Nie zawsze można nagrywać, gdy jest super, super, mega fajnie i nie zawsze tak w życiu wypada, że dzieją się tylko fajne rzeczy. Także pamiętajcie, ja też jestem tylko człowiekiem i mogę poczuć się źle, a tak wspominam, nie chcę zaniedbać tego vloga. Ja już chciałabym się z wami pożegnać i słodkich snów i do zobaczenia jutro w kolejnym vlogu w dniu 6 vlogmasu. Buziaki, trzymajcie się, do jutra.